Amelka, gdzie idziesz? Na ćwiczeniach. A u kogo? Jak było? Fajnie. Z kim? Dzisiaj byłeś z Deniskiem, z tym pasztecikiem. Ze mną. A tak, generalnie wczoraj też byliśmy na rehabilitacji. Najpierw właśnie byliśmy rano u pani Helenki, później byliśmy w Krakowie. Byliśmy u pani Alicji, która ćwiczy z dziećmi po zabiegach operacyjnych właśnie w Krakowie. Normalnie ćwiczy w szpitalu, ale no teraz... Różnie to tam w ogóle teraz się już zaczęło tak intensywnie, że znowu to czuć, mieliśmy tam przerwę, w sensie Amelka miała tę rehabilitację na rękę, ale to była taka właśnie typowo skupiona na tym, no bo nie można było tu nadwyrężać się. Teraz znowu praktycznie codziennie jakieś ćwiczenie. No tak, poniedziałek rano rehabilitacja w Bytomiu, potem z Bytomia do Krakowa na rehabilitację, dzisiaj wtorek rehabilitacja. Prócz tego 3-4 razy dziennie Denis Amelką ćwiczy w domu, jutro wolne. W czwartek rehabilitacja u pani Helenki w Bytomiu, potem u pana Marka terapia manualna. W piątek rehabilitacja u pani Helenki w Bytomiu i rehabilitacja, znaczy terapia manualna u pana Marka. I powiem szczerze, że to i tak jest mało. Kiedyś tego było jeszcze o wiele więcej, ale to była wręcz obsesja, bo w tym wszystkim bardzo łatwo jest wpaść w taką obsesję. Szczególnie jak z każdej strony każdy radzi coś na ten temat. No, róbcie to, jest róbcie to, więcej. Tak. Spróbujcie leczenia w Niemczech, spróbujcie w Stanach Zjednoczonych, spróbujcie tu. Albo tu. Pytania typu, a dlaczego nie zrobiliście tego tak, nie pojechaliście tam? Moglibyśmy w milion miejsc pojechać. Wierzcie mi, że my wszyscy robimy wszystko, co w naszej mocy i wszystko, co najlepsze dla naszych dzieci. To ja doszłam już do tego i nauczyłam się tego, że więcej nie znaczy zawsze lepiej. Naprawdę można często też skrzywdzić swoje dziecko i narobić mu po prostu traumy. Bo nie każda rehabilitacja jest przyjemna. A dzieci są różne. A więc czym jest w ogóle artrogrypoza? Jeśli chodzi o Amelcie, to artrogrypoza, czyli wrodzona sztywność stawów, objęła większość jej stawów, czyli barki, łokcie, nadgarstki, biodra, kolana i stopy. Jak to wygląda w praktyce? Amelka nie jest w stanie sama podnieść do góry rąk. Może pokażesz, Amelko, ile jesteś w stanie podnieść ręce do góry? To jest tyle. Barki mają przykurcze, więc nie ma ruchu w ten sposób, nie ma ruchu w ten sposób. Jeśli chodzi o łokieć, wygląda to tak samo. Amelka urodziła się z rękoma wyprostowanymi, bez możliwości zgięcia, ponieważ miała przykurcz wyprostny właśnie w łokciu, więc ten staw się po prostu nie zgina. Nadgarstki Amelki też były przykurczone w ten sposób, wygląda jakby były przyklejone do dłoni. I wiecie, trzeba to było wszystko korygować ortezami, które sprawiły, że ten ruch w dłoni się zwiększył. I to samo działa na kolana, na stopy i tak dalej. Nie ma tych naturalnych odruchów w ciele, ponieważ wszystkie stawy są przykurczone. I te stawy mają też niestety skłonność do tego, że jeżeli się nie ćwiczy regularnie, to one nawracają, te przykurcze nawracają, więc w artrogrypozie najważniejsza jest rehabilitacja. Intensywna, regularna, która sprawia, że to wszystko się rozciąga, że zakresy ruchu w stawach się zwiększają. Amelka nie jest w stanie sama chodzić, nie stoi sama, nie jest sama w stanie usiąść, nie jest sama w stanie zgiąć łokci, więc nie jest w stanie gdzieś tam dosięgnąć do twarzy. Teraz dzięki właśnie zabiegowi, który uwolnił ten łokieć z przykurczu, który sprawił, że ta ręka ma możliwość zgięcia się, Amelka jest coraz bardziej mobilna i faktycznie to jest w stanie jej bardzo dużo dać. Za Amelką generalnie są już 4 operacje. Pierwszą miała na stopy, później miała na biodra i na stopy i 2 razy na rękę, ponieważ często też tu trzeba wykonywać zabiegi operacyjne, które pracuje się po prostu nad tymi zniekształceniami. Czy to w stopach, które są kośpotawe, czy to właśnie jeśli chodzi o przykurcze. Ej, chłopie, tu jest ulica!
to jedź. No to idź, chłopie. Chłopie. Proszę. No to chodź. Leżę, bo mu przeskoczysz. A masz to prawo jazdy, bo żona? Tak. Tak? Chłopie, to nie jest mi za małe. Bardzo często pytacie, dlaczego Amelka nie ma zoperowanej drugiej ręki. Amelka potrzebuje tego sztywnego stawu w łokciu, aby się mogła podeprzeć, ponieważ kiedy rozćwiczymy do końca tą rękę, to zgięcie będzie tylko bierne. Ono nie będzie wychodziło z mięśnia, tylko Amelka na przykład, dając sobie kolano w ten sposób, będzie mogła w jakiś sposób sama sobie tą rękę zgiąć. W artrogryposie też czasami występuje przykurcz tutaj w stawie skroniowo-żuchwowym i dzieci często nie są w stanie przez to mówić samodzielnie, ale Amelka na szczęście tego przykurczu nie ma. Ja bym się pytała, jaką jest tą fanką? Ekipę. Jesteś fanką ekipy? No tak. Aha. I kogo najbardziej lubisz z ekipy? Wszystkich. Mamo, ja chcę już jeść, ja jestem głodna dzisiaj, bato. Tak? Okej. Okay. Amela. Za niedługo idzie spać do babci. Pierwszy raz w tygodniu od dawna, nie? Babci Krysi, czyli do mojej mamy. No ale będę długo jeszcze tam jutro do Krysi. Mhm. I powiedz mi, Amelko, w czym twoja choroba na co dzień ci przeszkadza? Czy czujesz, że ona cię w czymś ogranicza? Nie. Nie? Nie odczuwasz tego? Nie. A masz czasami tak, że denerwuje cię to, jakie masz ograniczenia ruchowe? Nie. Chciałabyś coś dodać od ciebie? Że się czuję dobrze. A, czujesz się dobrze, tak? I nie masz czasami tak, że patrzysz na przykład na inne dzieci i myślisz sobie, że też byś chciała być po prostu zdrowa? Czy jest to dla ciebie naturalne, że masz tą niepełnosprawność? Też bym chciała kiedyś chodzić. Ale piękna rączka, madam. A czyli ty tak sobie radzisz z obiadem? Jeszcze trochę wyćwiczymy rączkę i będzie można podjąć naukę samodzielnego jedzenia. Co nie? Co myślisz? No to co robisz, Amelciu, na co dzień, żeby faktycznie lepiej funkcjonować i żebyś mogła zacząć chodzić? Ćwiczyć i za jakiś czas może będę miała operację na nóżki, na kolanka. A, no to może coś opowiesz o operacjach. Jaki to jest zawsze dla ciebie okres w życiu? Czy te operacje cię stresują, czy raczej... Stresują. Stresują cię, tak? Ale wiem, że to jest dla mnie dobre. A jak wspominasz ostatnią operację? No nie za fajnie było. Nie za fajnie? Bo nie wiem, za Deniskiem. A, czyli najbardziej po prostu było ci przykro potęskniać za Denisem, a nie przez samą operację? Nie. O, kto to taki słodki się tak opiekuje? Dzisiaj urodziłam i mam jeszcze węflonik. Jeszcze ma pani węflon, a? Kropówkę. A jak długo pani rodziła? Pół godziny. Pół godziny, ojej, to szybko. Dobra, Denisek, ja mam do ciebie pytanie. Po tych 6 latach drogi z Amelką, z tym wszystkim, co już przeszliśmy razem, jakie masz wnioski? Czego to wszystko cię nauczyło? Mnie jako rodzica człowieka, czy ogólnie? Ogólnie, już tak to podsumował. Odnośnie wniosków samej sytuacji. Bo jako człowieka nauczyło mnie to mega cierpliwości akurat. Mhm. A jeżeli chodzi o wnioski z samej sytuacji, jakieś rady dla innych rodziców w podobnych sytuacjach, czy ogólnie rodzin, no to pierwsze co... to na naszych doświadczeniach trzeba powiedzieć, że no już na samym początku trzeba znaleźć tą drogę leczenia. Nieraz to jest trudne, tym bardziej jeżeli jest to taka rzadko spotykana choroba, bo tak, nawet jest problem znaleźć, powiedzmy, w naszym kraju leczenie. Ale najlepiej po prostu jest rzeczywiście obrać tą drogę konkretną i nią iść, no bo to da nam najlepszy efekt. Optymalizuje ten cały czas trwania rehabilitacji i leczenia, prawda? Tak, dokładnie. I tym szybciej, wiecie, dziecko uzyska tą pełnosprawność, no, sprawność, lepsze funkcjonowanie, no bo to może nawet nigdy, zależy od przypadku, ale czasami wiadomo, że nie da się tutaj uzyskać tej 100% sprawności, no ale wiadomo, to jest po prostu nauka jakiegoś funkcjonowania i dążenia do tego, żeby być samodzielnym. A my generalnie jesteśmy w trakcie poszukiwania zerówki dla Amelci, ogólnie szkoły i tak dalej. I szukamy czegoś, żeby to było albo przedszkole Montessori, szkoły waldorfskie i tak dalej. No i myślimy, że jesteśmy na dobrym tropie w sumie. Okazuje się, że jest dużo takich miejsc u nas w okolicy. Nasz faworyt akurat już Amelki nie może przyjąć.
ale... Mają już po prostu... Mają komplet po prostu już w zerówce, no ale no myślimy, że zawsze przecież może iść w sumie w pierwszej klasie do tej szkoły. Mhm. Bo akurat brzmi to tam mega super. To wszystko się okaże tak naprawdę... Jeżeli wyślemy ją teraz do zerówki w innej szkole i okaże się, że jej się tam podoba, no to tam zostanie, żeby jej chciała oczywiście. No tak. Jeżeli będzie miała ochotę się przenieść później z zerówki już do szkoły podstawowej w to miejsce, które... Tak jak mówię, z naszym takim faworytem, no bo rzeczywiście wygląda najfajniej. No i polecam wam, żebyście sobie w ogóle wpisali, jak te szkoły waldorskie funkcjonują, jak to tam wszystko wygląda, bo brzmi to super, mega, mega fajnie. No. Dobra, to teraz jeżeli, jak już w sumie ty mi zadałeś takie pytanie, teraz ja zadam to je tobie. Jak ty czujesz, jak wykonała cię ta sytuacja? No ja właśnie czuję, że ona mi dała dużo więcej dobrego niż złego, bo... Zanim generalnie zaszłam w ciążę, to byłam w takim punkcie zero w swoim życiu, gdzie nie wiedziałam, czego ja w ogóle chcę od życia. Gdzieś tam liczyło się dla mnie po prostu tylko i wyłącznie ta chwila, ale w takim względzie negatywnym. Nadużywanie alkoholu, nie wiem, próbowanie różnych używek, życia tylko imprezami, bez jakby takiego punktu, do którego bym chciała w życiu dążyć. A jak się pojawiła Amelka, to tak poczułam, że kurczę... Zawsze przejmowałam się tym, czym w ogóle nie powinnam się przejmować, że to w sumie nigdy nie miało tak wielkiego znaczenia. Jak Amelka przyszła na świat, to poczułam, że naprawdę mogę dużo w życiu osiągnąć, że ta sytuacja z Amelką mi pokazała, że naprawdę jestem w stanie znaleźć sobie dużo odwagi, samozaparcia, dyscypliny i takich różnych cech, które nie wiedziałam, że mam w sobie. I właśnie jakby ta cała sytuacja z Amelką wyciągnęła na zewnątrz to wszystko, co we mnie dobre. Tak, ja tak właśnie to odczuwam. To jest kot aportujący, czekaj. Zuśka? No nie widzi. Zawsze jak chce się nagrać zwierzę, to one nie robi. Ta, i teraz udaje, że nie widzi niby tej gumki. No przecież tutaj! Ania, opadaj mi ją! To będziemy dawać jako ten słonik, dobra? O, pana w budzi. Nie wiem, daj to. To jest swój węflon, okej. Okay. Uważasz, że jeżeli potrzebujemy czasem od kogoś pomocy, bo mamy jakąś niepełnosprawność, to warto pytać o tą pomoc? Tak. Warto, nie? Bo czasami ludzie nie wiedzą, jak się mają zachować, więc trzeba im powiedzieć. Co sądzisz na ten temat? No. Denerwuje cię to, że musisz tak często ćwiczyć? Nie, tylko nie wkurza to, że muszę wcześniej wstawać. Nie lubię. Nie lubisz? Nie. O, to raczej nikt nie lubi wcześniej wstawać. A to szkoły to jeszcze wcześniej trzeba. No. W szpitalu nawet podają wegańskie jedzenie. Oh my god. Nawet takie fajne hotele. Czy oni nie mogą nas też tam przyjąć do tego szpitala? Co myślisz? Mogę ci palnąć w głowę, jak chcesz i cię przyjmą. Nie, nie śmieszne. To dla kobiet w ciąży też szpital, a nie dla takich... O nie, to nie, to tego akurat ci nie załatwię. Myślę, żeby próbować różnych rzeczy i obserwować po prostu swoje dziecko, co najlepiej na nie działa. Bo u jednego dziecka sprawdzi się terapia metodą Wojty, u innego na przykład bobatem i tak dalej. I po prostu trzeba być też czujnym, bo są różni specjaliści. Jedni faktycznie są bardzo kreatywni, gdzieś tam cały czas zmieniają te ćwiczenia, stymulują odpowiednie dziecko, a niektórzy powtarzają w kółko to samo i to nie przynosi żadnych efektów. I też zwróćcie uwagę na to, żeby nie dawać ludziom tak wielu rad, kiedy oni o nie nie proszą, bo no to nie do końca zawsze jest takie okej. Szczególnie kiedy z każdej strony każdy daje ci te rady, to może mega przytłaczać rodzica i powoduje u niego takie wyrzuty sumienia i jakby uczucie, że on cały czas robi niewystarczająco dużo. I nas to często spotykało. Nieraz spotykałam się z mamami gdzieś tam w Krakowie i na przykład mówiłam, że zrezygnowaliśmy z metody Wojty, a one starały się wzbudzić we mnie wyrzuty sumienia, że dlaczego ja to zrobiłam Amelce, że to przyniosłoby u niej takie super efekty. Ale no, przyszedł moment, że przestały te efekty się pojawiać, więc trzeba było zmiany. Pakować cały swój dobytek i wyprowadzić się. A moja lalka? No, i lalka. No. Pięć lalek ona tam chce pakować. Tu pięć lalek? Nie. Ale to jest, patrzcie, kto jest bajer. Moja mama to kupiła Amelce w lumpeksie. Mam walizka, nie, to jest moja walizka i plecak. Ej, Ania, ale to jest od Vanessy. I ona mi to oddała. Jak od Vanessy? To nawet nie wiesz. To nawet nie wiesz. Dostałaś już nawet w spadku.
jak się mówiłaś na filmie, bo ja naprawdę się dzisiaj taki dzień. Okej, no dobrze, mogę się zgodzić. Bo okay. Vanessa nie ma takich lalek akurat. No wiesz, Vanessa ma 10 lat, to już jest duża dziołcha. I to fez. To fez, a ja już jestem już mała, nie? No. I lubię się bawić lalkami. Jeszcze kolejne dziecko urodziłam, a to już pierwszy miesiąc, ale już takie duże, widzicie? No stopy jakie olbrzym. Nie patrz. Nie no, potężne. Na co dzień funkcjonujesz z ortezami, czy one ci przeszkadzają? Przeszkadzam trochę. Trochę ci przeszkadza, tak? A dlaczego musisz ją nosić, tą ortezę? Kiedy bardziej mi się zginęła ręka. Aha. I chcesz to robić? Wykazujesz takie chęci? Tak, ale... Ale nie zawsze mnie jak się bawię, muszę ściągać wtedy ortezkę. Tak, oczywiście. To są normalne. Wszyscy jesteśmy normalni, no, nie? Bo wczoraj widziałam takiego chłopczyka, który chodził, ale miał jakąś tam chorobę. Mhm. I chodził sam, ale bez ortez nawet. Super. Co byś powiedziała o sobie? Jaka ty jesteś? Fajna. Może coś więcej? Kochana. Co jeszcze? Zabawna. Co jeszcze? Pomagam. Też. Lubię się bawić? No. I na pewno to, że twoja choroba cię nie definiuje. Jesteś Amelką. Nie jesteś tą Amelką z artrogrypozą, tylko jesteś po prostu Amelką. No. A jakbyś mogła coś przekazać dzieciom, które na co dzień są niepełnosprawne, to co byś im powiedziała? Że kiedyś się przejmował swoją chorobą, bo można to wyświetlić i zoperować. Super.